Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się po raz kolejny w przeglądzie demka. Więc tak, tym razem bierzemy Anvil Saga, czyli grę, która jest prawdopodobnie grą o kowalach, a póki co, zanim coś to jeszcze zobaczmy szybko tylko, czy jest język polski. Nie. Dobra, więc zaczynamy. Widzę, że są dwa tryby. Sandbox, czyli taki dowolny, i tryb fabularny, story mode. Jako, że jest to demko, oczywiście musimy robić to wszystko w trybie, no, takim jak jest. I dobra, i zaczynamy. Więc tak, jako, że jest to demo, jako, że jestem akurat w dobrym nastroju po ogrywaniu paru ostatnich gierek, to powiedzmy, że tym razem będę tłumaczył. Dokładnie. Trzymaj ten młot. Cywno, trzymaj ten młot najłatwiej. No po prostu trzymaj twoje... Dobra, machnij swym ramieniem i uderz. Nie mogę. Nigdy nie będę mistrzem jak ty. Słuchaj, kiedy twoja matka i ja przybyliśmy do Francji... czym to się w Francji dzieje? Nie mieliśmy przy sobie ani... penny... no ani monety, powiedzmy, bo nie chcę ci tego tłumaczyć. A pensy to są, ale nie mniejsza. Nie będą monety. Nic. Tylko ogień w moich oczach i moje stare instrumenty, czy moje stare narzędzia bardziej. Tak, chyba bardziej narzędzia niż instrumenty. Naprawdę? Ani monety? Na pewno nie więcej niż kilka dolarów. No, dolarów niech będzie. Na pewno. Narrator. To jest Artur. Bohater powieści i twoja podstawowa postać. Od dzieciństwa pomaga swojemu ojcu w kuźni. Ale jest, tak szczerze mówiąc, dobry w dowolnym rzemiośle. Stery kamerą przez sad, strzałki lub... i kółko myszki, okej, okay, dobra, czyli tutaj... prezentujesz mi to tak, okej. Okay. Arturze, mój synu. Wykonaj parę sztabek w piecu. Mamy dużo roboty do zrobienia. By wykonywać zamówienia, potrzebujesz sztabek. Sztabki robi się z rudy. Kliknij pan przyciskiem na piec, przy którym stoi Artur, by zacząć wytypać rudę. Okej. Okay. Dobra. Zdecydowanie jest to gra o stylu graficznym trochę prostszym niż poprzednio przeze mnie ogrywana jakiś czas temu. W sumie jakiś czas temu, no to było w sumie, jeśli nie mylę, jakbyś trochę pomyślał, którą grę ogrywam. No to było nawet wczoraj wieczorem, tak. Ogólnie Village Dom. Tam styl był trochę inny, ale nawet podobny, chociaż muszę przyznać, tamten bardziej mi się nawet podobał. Ale mniejsza z tym, dobra. Jeden kawałek rudy do ciebie wystarczy na jedną sztabkę. Kowale będą wytopać sztabki jedna po drugiej, dopóki nie skończy mi się ruda. Okej, okay. Ale mówiąc szczerze, styl bardzo podobny, ale... no, jeśli chodzi o gry, poza tym, że styl podobny, podobny mi się wydaje też niektóre aspekty i elementy. Ale ta gra po prostu zapowiada się dużo przejrzyście i sprawiedliwiej niż to, co miało miejsce w Village Domie na początku, ale dobra. Dobra robota, synu, a teraz przekręcaj znak. Otwieramy. Widzisz tego jednego zmierzającego w naszą stronę? Weź jego zamówienie. Zobacz, jak to sobie zrobisz. Nie martw się, poradzisz sobie na pewno. Twój pierwszy klient! Spójrz na okienko zamówień i zobaczysz tam przedmiot, materiały potrzebne do stworzenia oraz nagrody. Obcążki, 4 sztabki, 11. Dobra. Ludzie nie będą wiecznie czekać. Wyjdą stąd, jeśli ich cierpliwość się skończy, zanim zamówienie będzie gotowe. Jeśli klient odejdzie, nie dostaniesz ani zamówienia, czy ani pieniędzy, nie stracisz zasobów. A jednak klient może stracić respekt do twojej roboty i nie powiedzieć o nas zbyt dobrze innym. Dobra. Prawy przycisk, żeby tu przyjść.
ile zrobić pracę. W ogóle piękne podstawowe statystyki. Może w wolnej chwili się tam przyjrzymy. Ale póki co tak, robimy co gra każe. Dobra robota, synu. Spójrz to, Finley. Jego rodzina przychodzi tu co roku, czy coś takiego. Ta młoda panna obok niego, to jego córka, Olivia. Czy to kupiec z Gascony? Czegoś tak? Nie jestem pewien. Tak. Patrząc na jego, na wyraz jego twarzy, jest pewnie zadowolony, jest dosyć zadowolony z moimi wyrobami. Oskarze, też tu jesteś. Jak sobie radzisz? Dziękuję za narzędzia. Wykończenie też jest perfekcyjne. Miło cię widzieć. Fair, to chyba jesteś na zasadzie festiwal, festynie. No, powiedzmy festyn, bo nie chcę mi się szukać słów ani myśleć za bardzo. Nie, miło cię widzieć na festynie. Co ci to sprowadza, Finley? A, chciałbym zamówić malutki upominek, tam pamiąteczkę, broszkę dla mojej ukochanej córki. Zrób to dla mnie, proszę. Zrobisz to dla mnie, czyż nie? Dobra, A, to jest strasznie łatwa robota. Patrz sobie z tym synem, czyż nie? Tak, zgadzam się. Czasami musisz dokonać decyzji, które wpłyną na historię, znaczy na przebieg dalszej historii. Za chwilę zobaczysz jeden z nich. Każda opcja ma szansę na sukces i porażkę. Przestuduj je dokładnie. Nie będziesz mógł wycofać swojej decyzji. Aha. Oj. Jest teraz ciężka decyzja. Bo tak. Chcę broszkę dla swojej pięknej tej córki. I tak, teraz jest. Ojciec wziął kryształ dla tego. Okej, dobra, widzę, że to będzie 80% szans na to, że się uda. I tak, kryształ jest dla barona. Ale tak, mogę zrobić z niej broszkę. Prosta broszka. Tutaj będzie ojciec zadowolony, ale jest mniejsza szansa. A ty 50... Aha. Czyli 50% tylko. I Olivia może stwierdzić, że jest to podróba i to może być trochę dziwne. Wiecie co? Ze wszystkich opcji ta niby ma najłatwiejszą szansę, co się uda, ale to jest poza demką i pewnie te decyzje nie będą miały wielkiego wpływu. Ale zrobię prostą. Pewnie nie będą zbyt zadowoleni, ale co? Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ojcze, wszystko skończyłem tutaj. Okej, dobry panie, wszystko skończone. Ładne, czyż nie? Pozwól mi spojrzeć. To wykonanie jest niesamowite. Spójrz. Widzę, że ci się spodobało. Mój Boże, co za cudo. Coś tego typu, nie jestem pewien. Dziękuję bardzo. Tato, spójrz na to, jak błyszczy w słońcu. O, mój przyjacielu. Jestem pod wrażeniem. O, proszę, sędziu zapłacić trochę więcej. Lepiej będziesz gotowy. Powiem wszystkim o twoich wspaniałych umiejętnościach. O, kowalu. Nadal ciężko pracujesz? Tak, mniej lub bardziej. Mój syn dosyć mocno pomaga. Jest nawet lepszy w niektórych rzeczach niż ja. Aha. Naprawdę wygląda jak ty. A więc teraz... Czy zrobisz mi pierścień? I są trzy opcje. Sztuczny, mała szansa.
Okej, coś po rosyjańsku, więc nie wiem, o co chodzi. Mała szansa, że się uda i mogę być... Ten ojciec będzie wściekły. Aha. Ale nie straciłem przecież. Dobra. Możesz się nie udać niestety. Ale dobra. Bo myślę, że zrobię zwykłą robotę, po to też zresztą nie używam tego wcześniej, żeby ewentualnie zrobić to dla niego tak jak trzeba, aby się tylko udało. O, naprawdę jest zrobione? Gotowe, panie, tutaj. O, wow, nie jest źle, dobra robota. Naprawdę, no dobra, dobra, nie wiem, ale ogólnie chwali nas tyle. Dziękuję. Miło mi usłyszeć, no mieć no miło usłyszeć, że doceniasz pracę. Tak, oczywiście. Dobrego dnia i oby wam się powodziło na tym festynie. Wygląda na to, że to jest pora, na to, żebyśmy udali się do domu. Zamknij stoisko. A więc tak, to zamyka w ten zamknięcie straganu powoduje, że mówili tym klientom, że nie akceptujesz nowych zamówień, jednak ci, którym już zgodziłeś na wykonanie roboty, zostaną czekając na swoje zamówienia. Okej. Okay. Chodźmy, synu. Okej. Okay. Ojcze, co sądzisz o mnie i Oliwii? Myślisz, że możemy być przyjaciółmi? Nie jesteśmy im równi, synu, ale... W rodzinie kupieckiej, powiedzmy, zięć jest oceniany po tym, jak gruba jest jego sakwa. Pomóż się, wszystko jest w twoich rękach. O, i teraz już nie jest ojciec syn, tylko już jest tutaj dorosły. Co, mojego ojca nie były zaskoczeniem dla mnie. Nierówność jest jednocześnie plagą i fundacją naszej, fundamentem naszego społeczeństwa. A od razu wiesz, jeśli już jakieś szumy czy coś to wybaczę, ale to jest wiatrak, bez którego nie jestem w stanie żyć. Tak sobie zapomniałem przeprosić wcześniej, ale tak. Jednak... W tym sercu jest chyba coś, nie wiem, ale ogólnie uśmiech i... czarujące oczy... córki kupca powodowały po prostu, że moje serce przyspieszało. Festiwal się kończył. Więc zebraliśmy nasze... jak to się nazywa? No to, co do nas należy, nasze rzeczy i powróciliśmy do domu. To był ostatni festiwal, na który udało mi się z moim ojcem. Choroba mocno go uderzyła. Ale do ostatniego oddechu robił wszystko, co mógł, by przekazać mi swoją wiedzę i umiejętności. Nawet gdy ledwo trzymał moc w trzęsących rękach. Nie miałem wyboru, tylko uczynić mego ojca dumnym i zostać godnym czeladnikiem. Okej, czyli też trochę tutaj zmieniło. Są jakieś statystyki w ogóle. Nie wiem, o co chodzi. Okej, więc relacja z Anglią, z tego co widzę, z Francją. Z bandytami. Świętym widokiem, czy jakiś kościół. I wiedźmy, czy coś innego jest, czy coś. Książka umiejętności frakcji, okej. Tak. Masz mały dom i kuźnię do swojej dyspozycji. To nie jest wiele, ale nadal lepsze to niż zaczynanie bez niczego. To w tym miejscu zaczyna się twoja przygoda do sławy, bogactwa i serca swojej ukochanej dziewczyny. Ale to wszystko leży daleko przed tobą.
A na obecny moment rozpal kuźni. Pora zetrzeć kurz z młota ojca. Zobaczmy, co nadal pamiętam. Wykonaj 5 zamówień. Okej, widzę, że gra się zatrzymała. Co tu mamy? Okej, czy tu możemy konstrukcję robić? Okej, fajne. Tutaj możemy kupować rzeczy różne. O! Okej, czyli po pierwsze możemy kupować chyba materiały. Ciekawe. Widzę, że to jest większa opcja kupowania jakichś zestawów górniczych rzeczy do obrony przed tymi jakimiś kradziejami. Co mamy? Nieprzetłumaczony chleb, a tutaj. Nie wiem, czy są jakieś schematy, czy co? Nie wiem. Ale mniejsza z tym. Tutaj co mamy? Okej. Na razie nie możemy nikogo wynająć, czy zatrudnić, ale okej, widać, że jest opcja. Tu mamy historię zamówień. Tu są jakieś umiejętności frakcji, czy w sytuacji prędzej. Okej, czyli mam póki co Artura, tylko naszego. I możemy tutaj różne ustawienia dawać, okej. Powiem szczerze, nie wiem, co z tego wynika. Ale tak, w sumie jeśli nie ma innej opcji, to zaraz po prostu pójdziemy, zobaczymy, co z tego wyniknie. Utworzymy sklepa. A, mamy metal? Mamy. Ale póki jeszcze nie ma zamówień, to mogę zrobić po prostu trochę sztabek. Bo w sumie czemu nie? Jeszcze chwilę możemy coś powiedzieć przy okazji. Okej, obcążki 10 monet za 4 sztabki. O, jesteś farciarzem. Życie chłopskie jest strasznie ciężkie. Dobra, zadowolony. Czyli w sumie takie coś, no. Okej, 4 sztabki. Wow, czy to orzeł? Nie. To. Trasz. To już. Nie jestem pewien, co za ptak, ale okej. Jakiś prosty ptak. A co jest jakieś? Gwoździe za 4 sztabki. Dobra, mamy jeszcze sztabki, to można to zrobić. O, dzieciaki znowu się pochorowały. Okej. Kończy mi się sztabki, powinien zrobić parę na tym. W piecu. Okej. Czyli muszę zrobić sztabki. Okej. Znowu kończy mi się ruda. Pora trochę wykopać. Wcześniej czy później zaczniesz rozszerzyć swoją kuźnię. Budować więcej pokoi i nawet kopać głęboko w ziemię. Każda kuźnia potrzebuje stałej dostawy rudy. Możesz kupić ją od handlarza, ale dużo lepiej jest ją sobie wykopać. Wykopmy tunel w naszej piwnicy. Okej. Dobra, najpierw zróbmy jeszcze to zamówienie. No! Dobra, zrobiłem co trzeba dla niego. I póki co skupmy się w takim razie na zrobieniu tego, co tam kazali. Czy to jest co? Build a room? Coś po rusku, więc za dużo tego nie zrozumiem. Ale tak, w ogóle coś jest. Konstrukcja każdego pokoju zajmie trochę czasu. Musisz poczekać, aż robotnicy skończą ich swoją robotę. Dobra, skończyły nam się mniej więcej metale. Ale 4 za sztabkę, 2 za to. Nie wiem, powiedzmy, że.
Kupię 20 rudy. Jak tylko przyjdzie, to odbiorę 20 rudy, żeby móc ponownie coś tam zacząć robić. A, chyba już przyszedł nawet dostawca. Patrz na to, że wlazł mi do domu, to chyba tak. I dobra. Powiem szczerze, gierka zapowiada się przyjemnie bardzo. Jest niczym wielkim, ale bardzo przyjemnie. Więc tak. Otworzę. Zaraz będę miał rudę na zamówienia, co akurat kiedy pokój się robi, to wiecie, zrobimy parę zamówień, będzie dobrze. Fajnie. Fajnie. I tu przekaz to jest? A, 4, dobra. Żaden problem. I już robimy dla pani ten cały otwieracz, czy coś. O, doskonale. Teraz wybierz typ swojego nowego pokoju. Każdy potrzebuje innych mebli i ma inne funkcje. Pokój, który nie ma odpowiednich rzeczy, będzie nieaktywny. Okej, dobra. Zanim coś, to jednak chcę się jeszcze skupić na robocie. Dobra, akceptuję. Dwie sztabki. I jak to zrobimy? To zaraz zajmiemy się resztą. I w ten sposób widać, że pokój jest nieaktywny. Okej, fajne, fajne. Powiem wam szczerze, ta gra już naprawdę mi się spodobała. I definitywnie będę chciał ją śledzić. Nie powiem, tak, kupię w głównej wersji, jak będzie pełna wersja, to tak. Nie, nie kupię. Prawda jest taka, że nie wiem. Co niech w sumie przetapię ile chce. I teraz typ pokoju. A co tu mamy? To jest pokój do mieszkania, który zwiększa ilość zatrudnionych pracowników. Tutaj możemy mieć kuchnię. Tutaj pokoje budowlane. Storage, czyli magazynek. Tutaj mamy kopalnia, tutaj pokoje treningowe. I tutaj są jakieś inne rzeczy. No dobra, póki co kopalnia. Tak? Chcesz, by to była kopalnia? Potrzebuję tutaj basement, czy to musi być, czy piwnica? Nie rozumiem. I skrzynia, okej. Okej. I nie będę jakiś wybredny, postawię duże. Okej. W tym momencie chyba mam już otwarty sposób, miejsce na kopanie. Okej, dobra. Dobra, póki co odpocznij sobie trochę. Piluj energii swoich bohaterów. Czemu postaci? Zmęczone postacie będą popełniać błędy, kiedy wykonują, no, kiedy pracują w kuźni. Mogą uszkodzić te, no, to co mam wykonać. No, weślij swoich robotników do pracy, żeby odzyskali energię. Im bardziej komfortowe łóżko, tym szybciej będą odpoczywać, okej? Okej. Czyli to jest podstawowe wyposażenie. Zgaduję, że później będą potrzebne inne rzeczy. Protagonista. Nie ma specjalnych umiejętności, nie może zostać zwolniony. A, czyli znowu akcja typu. Pewnie nie będą mieli jakieś specjalne możliwości, tylko my jedni, nudni, podstawowi. Więc też. Niestety, ale jest to bardzo częste w różnych grach. Nie wiem, czemu to strasznie wygląda, ale dobra, mniejsza. W ogóle są tu umiejętności też. Walka, wydobywanie, górnictwo, znaczy kowalstwo i tutaj będzie górnictwo, walka, kowalstwo i coś z zbiorem drewna będzie, ale to trzeba czekać na następną wersję. Dobra, ale idziemy do piwnicy, zobaczymy co w środku będzie, do zobaczenia.
Aha, dobra, czyli tutaj po prostu trochę czasu musi upłynąć i pewnie upłynie czas, co nagle magicznym trafem dostaniemy naszą rudę. Powiem szczerze, że fajnie by było, gdyby coś więcej tutaj było bardziej angażującego w tym, a nie tylko taki symulator czekania, aż wszystko się zrobi, ale... Kogo by doszukiwał, i tak jest to przyjemne, więc co? Dobra. Jesteś prawie pełen energii, Marturze, więc możesz się skupić na spokojnie na czymś, co się zowie. Jak to się nazywa? A, brakuje mi słów. Oj, zmieniła się pora. Czas zbiorów. Wiśniacy mogą płacić warzywami. Większe są ceny. Częściej klienci przychodzą razem. Żołnierze, łowcy, rycerze, kupcy, mnisi, wiedźmi przychodzą rzadziej. Okej. Okay. Nie wiem, na co to konkretnie wpływa, ale okej, okay, dobra. Widać, że gra się zmienia. I powiem wam szczerze, ja tak co siedzę, gram, robię to. A niestety bo się zbliżamy do końca czasu momentowego, że tak nazwę, więc co? Ja na moment będę zmuszony zaprzestać rozgrywki. Więc może powoli pozwólmy... Sam w sumie pozwólcie, że zacznę wyrażać swoją opinię. Łańcuch 10 za 3 sztabki, okej. Okay. No więc tak. Powiem szczerze, gra wygląda póki co dużo lepiej niż bym się spodziewał. Taki symulator kowala, niby coś tutaj też jeszcze robimy na zasadzie. Właśnie to zarządzanie tym wszystkim, będziemy mogli mieć swoich uczniów, czy tam robotników. Powiem szczerze, przypomina mi to trochę jedną gierkę, którą kiedyś gdzieś tam widziałem. Nie, żebym osobiście w nią grał czy coś. Bezmiot się nazywa, czy jakoś tak. Przypomina mi to jeszcze całkowicie jakąś inną grę, a... Dwa warzywa za 4 sztabki. Dobra. Czy potrzebujesz ogórków? Zgodzę się. No, żeby nie było, no, zawsze jakieś żywność. Więc no. Fajnie, będziemy mogli się najeść, czy coś. Wszyscy zadowoleni. Ale tak, w tym momencie w sumie zamknę póki co. I na całkowite zakończenie pozwólcie, że jeszcze skorzystam z kuchenki, bo w sumie... Po części chciałem zobaczyć, czy jest jakiś system gotowania lepszego, czy coś. Jak działa w ogóle gotowanie? Okej, okay, widać, że bierze coś. Przy czym, no niestety nie widzę za bardzo, ile mam żywności ogólnie przygotowanej. Ale okej. Okay. Widać, że się sobie ugotował. Usiadł i je. Okej. Okay. Dobra. Może przynajmniej też jak na to wykonanie, wszystko animacje są nawet fajne. I szczerze, ciężko mi zauważyć jakieś tam większe wady tego wszystkiego. Poza tym, że teraz jedną wadą, którą tu widzę, jest to, że nie widać nigdzie, ile mam żywności. O, twój bohater zyskał właśnie nową cechę. Można dostawać negatywne i pozytywne cechy. Każda zmienia trochę zachowanie postaci w specyficzny sposób. Okej, okay, czy jak się najadł, to teraz wolniej będzie spadała energia. Okej. Okay. Fajnie. Ale tak jak mówiłem. Wiem, że teraz energia spada wolniej, wiem inne rzeczy. I w sumie można byłoby grać dalej. Co prawdopodobnie osobiście w prywatnym momencie sobie zrobię. Ale na obecny moment to tyle. Więc tak, moja ocena. Przy mnie będę mówił, ile skali oddajmy to od 0 do 10 czy coś. Bardziej wolę to ocenić w kontekście, co sądzę o tej grze, tak całkowicie. Więc tak, moja cena jest taka, że definitywnie będę to śledził, jak już wspominałem, i jeśli cena będzie przystępna, albo uda mi się jakimś cudem wyżulić kluczek od twórców, definitywnie z chęcią ogram sobie gierkę. Nawet w pełnej wersji. Ale cóż, jak będzie, to się zobaczy w przyszłości, a póki co dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo mi się podobało bardzo, jak mówię. Póki co jest to chyba najlepsze demko ze wszystkich, które miałem okazję przejrzeć. Więc tak, oczywiście mówię o tym festiwalu, bo poprzednim to wygrał Loop Hero i parę innych, ale no. Więc tak, definitywnie najlepsze, super jest, no i to już naprawdę tyle, więc no trzymajcie się. Hej, hej.